Drugi fundament, przyjaciele, jest związany z problemem człowieka, i globalnym problemem człowieka, największym problemem człowieka i z odpowiedzią Bożą na ten problem, czyli z Bożym rozwiązaniem tego problemu. Rzymian 3 rozdział. Werset 12. Wszyscy zboczyli. Razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Trzy dziesięć do tego. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Znacie historię upadku człowieka. Bóg stwarza ludzi. Ludzie podejmują decyzję nieposłuszeństwa wobec Bożej prawdy, wskutek czego oddają w ręce szatana władzę nad ziemią, którą posiadali. I zaczyna się powolna, acz systematyczna degradacja ludzkości. Problemem człowieka jest grzech. To jedyny problem człowieka. Grzech, czyli błąd. Wszyscy zboczyli, czyli poszli w bok. Mieli wytyczoną prostą drogę przez Boga, mieli powiedziane, w jaki sposób mają żyć, aby osiągać życiowe sukcesy, aby być szczęśliwymi. Otrzymali wszystko, co było im potrzebne do osiągnięcia tych sukcesów, osiągnięcia tego szczęścia. Bóg wytyczył im drogę życia, bo jaki jest Bóg? Dobry. Stworzył ludzi i swoje dobro zaczął manifestować wobec nich. Na początku przez to, że ich stworzył, a po drugie przez to, że im umożliwił szczęśliwe, dobre, wspaniałe życie pełne sukcesów, zwycięstw i tak dalej. Dał im drogę. Pokazał, jak mają nią kroczyć. Powiedział, jakie tam są zasady, jakie są tam reguły. Pokazał im prawa rządzące na tej drodze. Oczywiście, jako dobry Bóg, bo ten fundament, pamiętajcie, fundament jest warstwami budowany. I to, co powiedzieliśmy sobie kilkanaście minut wcześniej, jest teraz podstawą dla tego, co mówimy teraz. Więc jako dobry Bóg dał ludziom absolutną wolność, ponieważ dobry Bóg nie zniewala. Dał ludziom wolną wolę, czyli możliwość decydowania zgodnie z własnymi założeniami. Dał im prawidła i powiedział tak: jeżeli będziecie chcieli realizować te prawidła, które ja wam daję, to ta droga, którą będziecie szli, będzie dla was drogą sukcesu. Nie potkniecie się na niej, nie będziecie w żaden sposób obciążeni, będziecie mieli nieustające pasmo sukcesów na tej drodze.
Jednak ludzie postanowili z drogi zboczyć. Zboczeńcy. Rozumiesz, kto to jest zboczeniec? Wszyscy zboczyli. Wszyscy zboczeńcy, mówi Pan. Sami zboczeńcy. Zboczyli z drogi, którą wyznaczył im Bóg. Co jest napisane? Wszyscy. Razem stali się nieużytecznymi, czyli gdy zboczyli z drogi, przestali być użyteczni. Nie można było już w żaden sposób pokierować tymi ludźmi. Nie można było im błogosławić. Nie można było im czynić dobrze. Rozumiecie? Stali się nieużyteczni. Nie można ich było użyć do tego, aby osiągnęli dalsze sukcesy. Bóg został związany przez tych ludzi. Zboczenie z drogi, którą wyznaczył Bóg, związało Bogu ręce. Bóg przestał móc dalej wpływać na tych ludzi, na których? Na wszystkich. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego, mówi Bóg. Grzech to odstępstwo od Bożego, od Bożych prawideł. Kiedy ludzie odstąpili od Bożych prawideł, w sposób automatyczny oddali władzę diabłu. Nie jest to teraz moment, aby tłumaczyć, w jaki sposób diabeł tam funkcjonował. To nie jest na to czas. Istotą rzeczy jest to, że przez akt nieposłuszeństwa ludzie zeszli z drogi sukcesu życiowego. Wręcz rzekłbym sukcesu wiecznego. Bo droga ta wyznaczona przez Boga, jako że wiemy, że Bóg jest, jest drogą wieczną. To, co On wyznaczył, to nie był jakiś odcinek ich egzystencji. Była to droga przez wieczność, czyli wieczny Bóg, Bóg, w którym wszystko się znajduje, stwarza ludzi i uczy ich, jak oni w Nim mają być najszczęśliwsi ze wszystkich stworzeń. Wyznacza im do tego określoną drogę. Droga ta składa się z Jego wytycznych. Brzmi Słowo Boże w ten sposób. Jeśli będziecie chcieli być posłusznymi, z dóbr ziemi korzystać będziecie. Lecz jeśli nie, miecz was pożre. Przypomina to setki lat, tysiące lat, może miliony lat później prorok. Rozumiecie? I tak też się dzieje z pierwszymi ludźmi. Oni odchodzą od Bożych prawideł, co się równa, odchodzą od Boga, ponieważ Bóg jest. A więc Jego słowa, Jego wytyczne to On. Odejście od Jego prawideł równa się odejście od Boga. Prawda? Ludzie zgrzeszyli. I to stało ich się największym problemem. Od tamtej pory społeczeństwo ludzkie zaczęło się rozwijać i każdy, który przychodził tutaj na ziemię, był człowiekiem, który niósł za sobą duchowy genom. To było coś wykrzywionego w nich. Każdy człowiek rodził się tutaj na ziemi z wykrzywieniem o nazwie grzech. Grzech. Dlatego, że napisano, po rodzicach swoich odziedziczycie. Rozumiecie? Zaczęliśmy mieć genetycznie przekazywane skrzywienie.
na różnych poziomach, duchowym, psychicznym, fizycznym. Duchowym zawsze, psychicznym czasem, fizycznym też czasem. Jakkolwiek grzech jest głównym problemem człowieka. Cóż to za grzech? Gdzie ten grzech zostaje popełniony? Zostaje popełniony przez pierwszych ludzi w Edenie. Na czym polega ów grzech? Na tym, że ludzie przeciwstawiają się prawdzie Bożej i wybierają kłamstwo. Czyli grzechem jest odstępstwo od Bożego prawidła. To był grzech, który w swojej istocie był odrzuceniem Boga. Odrzuciwszy Jego słowa, Jego prawa, Jego koncepcję, odrzucili Boga i zaczęli żyć bez Boga na ziemi. Wyobraźcie sobie tragedię? Wszystko się dzieje w Bogu, a oni odrzucają Go, tego, który jest tym, który zawiera w sobie wszystko. I zaczynają i podejmują decyzję, że będą żyli bez Niego. To tak jakby twoja wątroba się zbuntowała i powiedziała, nie będę żyła w tym ciele. Inaczej, jestem niezależna od mózgu. Pożyję ze swoim życiem. Myślę, twoja wątroba pożyje swoim życiem? Proszę cię, oczywiście, nie dłużej niż pół minuty. W związku z tym, co się stało z tymi ludźmi? Umarli. Wyłączyli wtyczkę. Zgaśli jak żarówki. Będąc w centrum wielkiej elektrowni jądrowej, wyciągnęli wtyczkę z gniazdka. Stali się bezużyteczni. Stali się ociemniali. Ciemnogród powstał. Rozumiecie? Ciemnogród. Odłączyli się od Boga, będąc wewnątrz Niego. To jest ten grzech. Nie przestali być w Bogu. Stali się nieużytecznymi. Nie można im było pomagać. Stali się jak ślepe elektrony, krążące w środku w ogóle czegoś, czego już nie znali. Zaczęli to nazywać różnie. Kosmosem, światem, losem. Rozumiecie? Inni nazywali to Bogiem takim lub innym. Nie miało to najmniejszego znaczenia. Były to już wszystko substytuty i zastępstwa. Żyli w Bogu, odłączeni od Boga. Największa tragedia, jaka może być. Rozumiecie? Stać w wodzie i nie móc się napić. Dramat. Więc największym problemem człowieka jest jego grzech odstępstwa od Boga. Rzymian 5, 6, 8. A nawet dobrze, 6-8. Wszak i Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarza, że ktoś umrze za sprawiedliwego, prędzej za dobrego ktoś gotów umrzeć. 6. Aha, i 8. Bóg zaś daje dowód swojej miłości do nas przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Za kogo umarł Chrystus? Za bezbożnych. Kto to jest Chrystus? Chrystus to jest Boża odpowiedź na problem człowieka. Na ten błąd, na odejście od Boga, na bezbożność. Czym jest bezbożność? To życie bez Boga. Życie bez Boga w Bogu.
Rozumiecie? I teraz Bóg, który jest jakim Bogiem? Dobrym. Cały czas jest dobrym Bogiem. W ogóle nie ujęło z Jego dobroci to, że Go ludzie sprzeniewierzyli, że ludzie od Niego odeszli. W ogóle Jego dobroć się nie zmniejszyła. Nie stał się Bogiem, który się mści, który teraz ich zamierza w ogóle wszystkich wytłuc tych ludzi. Jakim jest Bogiem? Dobrym. To dobry Bóg. Dobry Bóg. I tutaj często ludzie zadają sobie pytania, no tak, jak on jest dobry, a ty mówiłeś, że on nienawidzi ludzi. Ja mówię, no tak. Bo można być dobrym, kochającym i jednocześnie nienawidzieć. Bo słowo nienawidzieć jest czymś, co jest związane z systemem emocjonalnym. To są emocje. A ponieważ Bóg jest normalny, to jest przerażające dla ludzi. W ogóle nie wiem, czy jakiegoś fundamentu nie powinno się zrobić, że Bóg jest normalny. W ogóle podziwiam ludzi ze wschodu, na przykład Rosjan, Ukraińców. Tam jest w ogóle bardzo ciekawa historia. Jak podchodzisz do niego i się pytasz, jak się czujesz, albo co u ciebie, on mówi normalna. Zauważycie to? On mówi, normalnie się czuję. Nic nigdy nie słyszałem od Polaka, żeby się powiedział, że się normalnie czuje. Jak się czujesz? Powiedzą, dobrze, źle, strasznie, kapitalnie, a normalnie. A Rosjanie mówią, normalnie się czuję. To jest bardzo ładne. Ostatnio mi ktoś o tym przypomniał. Mówię, to jest bardzo ładne stwierdzenie. Mówię, takie powinno być przeniesione na grunt polski. Czuję się normalnie. Rozumiecie? Normalne. To jest w ogóle. A u nich to jest takie w ogóle. A u nich to jest normalne po prostu, nie? I teraz tam, psia normalna. I teraz Bóg w Bogu, który zostaje przez człowieka odrzucony, wzbudzają się emocje, negatywne emocje. I te negatywne emocje nazywają się nienawiść, niechęć oglądania człowieka. Co to jest nienawiść? To jest niechęć oglądania kogoś. Nienawidzę cię. Czyli nie chcę cię widzieć. Po prostu. To są negatywne emocje. Żaden normalny organizm, kiedy jest odrzucony, nie czuje pozytywnych emocji. Wiecie, jak się nazywa to zboczenie, które polega na tym, że się komuś robi krzywda, a ktoś się czuje dobrze? Wiecie, że jest takie zboczenie? Masochizm to jest, masochizm. Bóg nie jest masochistą. Bóg jest normalny. Normalny jest. Nie masochista. A więc jeżeli Bóg jest odrzucony, to jego stan emocjonalny, który jest normalny, reaguje normalnie. Tak? Co nie zmienia postaci rzeczy, że on w swojej intencji jest nadal dobry, prawda? Miłujący, i chce dla człowieka jak? Dobrze. Dla człowieka, na którego patrzeć nie może, chce dobrze. To jest jak rodzic, którego dziecko zaczyna pić czy ćpać. Rodzic nie chce go oglądać w tym stanie. Mówi, idź stąd. Ale co robi rodzic? Wszystko, żeby dziecko wyszło z tego problemu. Będzie chodził, będzie kombinował, będzie myślał. Ale nie chcę dziecka oglądać w tym stanie. Jako terapeuta wiem, że jednym z największych problemów, jeżeli pomaga się dzieciom, są ich rodzice najczęściej, którzy mimo, że dziecko jest w patologicznym stanie, to one go przyjmują. Kiedy ja nieraz rodzicom mówiłem, na przykład mówię, nie wpuść ćpuna do domu. Jak to? Przecież jest zima. Ja mówię, i dobrze. Dupa mu zmarznie. Mówię, to się zmieni mu w głowie. A nie, wpuścisz go do domu, on cię znowu ukradnie pieniądze. Synuś. Kochasz syna? Kocham. To go znienawidź! I zacznij mu pomagać. Najpierw zareaguj tak, jak Bóg zareagował.
Nie toleruj tego, że przychodzi znowu nafaszerowany do domu. Rozumiesz? Bo on się ujarał i w nocy wyżarł pół lodówki i on śpi, on do pracy nie idzie, a ty proszę ciebie się modlisz nad nim. Rozumiesz? Niech trocinę żre pod drzwiami. Czpun to jest taka egoistyczna konstrukcja, rozumiecie o co chodzi? Rzadko kiedyś tę krzywdę zrobi. Z alkoholikiem jest inaczej, tak? A czpun nie. Bóg jest dobry dla ludzkości dalej. Widzi, że ludzkość zboczyła, odeszła. Jednak nie zamierza zrezygnować z ludzkości. Dlaczego? Bo jest dobry. To jest jego istota. On nie umie nie być dobry. On nie potrafi nie być dobry. On nie potrafi zapomnieć o ludziach, których stworzył. On nie potrafi nie kochać ludzi. On nienawidzi ich w tym stanie, w którym są. Ale on szuka rozwiązania, aby ich uratować z tego stanu. I tu często się pojawia, tak, Bóg nienawidzi grzechu. Nie. Bóg nienawidzi grzeszących ludzi. Bo to ludzie zawiedli, a nie grzech. Grzech to nie jest osobowa rzecz. Nie ma czegoś takiego jak duch grzechu. Wiesz o co chodzi? Grzech. Wyjdź ze mnie duchu grzechu. Nie ma duchów grzechu. Grzech to nie jest duch. Grzech to nie jest stworzenie żadne. Gdyby w ogóle grzech był stworzeniem, to zgadnijcie, kto by go stworzył? Bóg! Mielibyśmy cholerny problem, gdyby Bóg stworzył grzech. Ale grzech to nie jest osoba. Grzechu się nie wyrzuca. Nie można do grzechu czegoś powiedzieć. Grzech nie ma organizmu duchowego, fizycznego, ani psychicznego. Grzech to jest sposób myślenia. Rozumiecie? Wybranie bocznej drogi, a nie prostej drogi. Tu się zaczyna w ogóle konstrukcja grzechu. Bóg nie może nienawidzić grzechu. Rozumiesz? Nie może nienawidzieć grzechu. Takiego czegoś nie ma. Można nienawidzieć coś, co jest organiczne i co cię skrzywdziło. Co zadało ci ból, rozumiesz o co chodzi? I co posiada jakąś formułę osobowości, która ma co? Odpowiedzialność. Bo nie można nienawidzić czegoś, co odpowiedzialności nie ma. Nienawidzę psa, bo mnie ugryzł. Jak możesz nienawidzić psa? To jest pies. Pies. Nienawidzę drzewa, bo się w niego uderzyłem. Nienawidzę chodnika, bo się o niego potknąłem. Rozumiesz, o co chodzi? Bzdury. Bzdury. Bóg jest dobry w swojej istocie i on szuka rozwiązania na ludzki problem, którym jest grzech. I to rozwiązanie to jest sprowadzenie się samemu na ziemię. Wydawałoby się banalnie łatwe. Jest się Bogiem, ziemia jest w tobie, ludzie są na ziemi. Cóż za problem, żeby na ziemię się sprowadzić? Spróbuj usiąść na swojej trzustce, którą masz w sobie, jest twoją własnością. Usiądź sobie na niej albo się zdrzemnij. Większość z nas nie wie, jak trzustka wygląda. Niektórzy po latach dowiadują się, w którym jest miejscu, a niektórzy do końca życia nie wiedzą, za co jest odpowiedzialna nawet. Mimo, że jest naszą własnością. Nie można jako osoba wejść do swojego organizmu do środka, rozumiecie, i przespać się na którymś ze swoich organów. To jest niemożliwe dla człowieka. Bóg musiał zrobić coś, co byłoby możliwe do przyjęcia przez patologiczną strukturę ludzką.
a więc stał się człowiekiem. Po co stał się człowiekiem? Żeby móc doprowadzić do zmiany ludzkiego myślenia. Rozumiecie? Aby móc doprowadzić do zmiany ludzkiego myślenia. Coś trzeba było zrobić takiego, aby ludzkość mogła zawrócić z drogi, na którą weszła. Więc On, ten Bóg, schodzi na ziemię jako Jezus Chrystus. I teraz co On robi? Widzicie, zejście z drogi Bożej, skręcenie z tej drogi Bożej, zboczenie z tej drogi jest, teraz posłuchajcie, ważne rzeczy, nieodwracalne dla stworzenia. Nie można tego odwrócić. Nie można. To jest niemożliwe. Tak jak nie możesz zakręcić na wąskiej drodze. Rozumiesz? A za tobą już stoi sznur samochodów. Czujesz się cholernie bezradny. Wjechałeś w jednokierunkową drogę, pomyliłeś się. Rozumiesz, o co chodzi? I stoi za tobą sznur samochodów. Już nie możesz z niej zawrócić. Ludzkość nie mogła już z tej drogi zawrócić. Trzeba było użyć pewnego narzędzia, które to narzędzie pojawiło się mimochodem. Kiedy się pojawiło to narzędzie? To narzędzie pojawiło się wtedy, kiedy ludzie odeszli od Boga i umarli. Pojawiła się co? Śmierć. Śmierć nie była tworem Bożym. Śmierć nie jest wytworzona przez Boga. Czym jest śmierć? Śmierć to też, to nie jest organizm. To nie jest baba z kosą i wiele innych rzeczy, którym ludziom się wydaje. Śmierć to jest stan przeciwny życiu. To jest odwrotna życia. Tak jak nikt nie stworzył ciemności. Ciemność jest jedynie brakiem światła. Rozumiecie? Tak nikt nie stworzył śmierci. Śmierć jest brakiem życia. I teraz były dwie opcje. Pierwsza opcja to jest taka, że albo trzeba wybić tą ludzkość do końca, czyli pociągnąć temat do końca. Wybijamy i tworzymy na nowo. Albo też ktoś znajdzie się taki na ziemi, kto nigdy nie zboczył z tej drogi. Nigdy nie zboczył z tej drogi. I ten ktoś podejmie decyzję, żeby odwrócić bieg śmierci. Bo okazuje się, że aby odwrócić bieg śmierci, trzeba umrzeć, nie odwróciwszy się od prawd Bożych. Jest to jedyny sposób na to, aby odwrócić bieg śmierci. Czyli w cudzysłowie, żeby cofnąć czas, tak to nazwijmy roboczo na tą chwilę. Trzeba śmierć załatwić śmiercią. W Stanach Zjednoczonych są najlepiej wyszkolone oddziały strażaków na całym świecie. Nie ma lepszych. W Stanach są potężne połacie lasów, które bardzo często płoną. I jest taki jeden sposób, który mają te grupy strażaków opatentowany przez siebie. Jest to uderzenie ognia w ogień. Kiedy płoną lasy, grupy strażaków idą jak najgłębiej, do którego miejsca mogą dojść, tam gdzie są płomienie i wypalają ziemię. Wypalają wszystko. Robią tak zwany pożar zaporowy. Ogień zaporowy kładą. Ogień zaporowy polega na tym, że wypala na ziemi wszystko to, co tamten pożar, który już jest, mógłby
zająć i przejść dalej. Zwalczają ogień ogniem. Rozumiecie? Oni tak działają. Oni nie gaszą lasów. Bo to niewiele pomaga. Zrzut 1000 litrów wody z helikoptera zgasi kawałeczek lasu. Trzeba zrobić coś, żeby ogień nie miał czego trawić. A więc trzeba spalić to, co stoi na drodze ognia. Trzeba uderzyć ogniem kontrolowanym w ogień niekontrolowany. Odstępstwo ludzi wywołało niekontrolowany manifest śmierci. Śmierć zaczęła w sposób niekontrolowany funkcjonować w ludzkości i w wszelkim stworzeniu. Co zatem trzeba było zrobić? Zorganizować kontrolowaną śmierć. Bo tylko w ten sposób można było odwrócić tamten bieg. I musiał być to ktoś, ktoś, kto by był w stanie połączyć w sobie dwie cechy. Po pierwsze, musiałby być to ten sam gatunek, który odstąpił od Boga i otworzył źródło śmierci, czyli człowiek. I musiałby być to człowiek, który nigdy nie odstąpił od prawd Bożych. Potrzebne były takie dwa warunki. I Bóg to zrobił. Zszedł na ziemię jako człowiek. Przez 33,5 roku żył na ziemi, nie odstąpiwszy od żadnego prawidła Bożego, pierwotnej drogi wyznaczonej ludziom. Nigdy tego nie zrobił. Nie złamał tego. Wypełnił pierwszy i drugi warunek. Wszak i Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, czyli nie posiadaliśmy żadnych możliwości ratunku, we właściwym czasie, czyli spełniwszy określone warunki, umarł za bezbożnych, czyli tych, którzy odeszli od Boga. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Nie ma innego dowodu miłości Boga do człowieka. Nie ma innego dowodu. To jest dowód. I wszystkie inne rzeczy są subiektywnym doświadczeniem. Możesz mieć masę subiektywnych doświadczeń. Rozumiesz? Ale jest jeden dowód. Jeden dowód jest. I to jest rozwiązanie dla ludzkiego grzechu. Nie ma innego rozwiązania. Ludzie, którzy nie oddali życia Jezusowi, potrzebują usłyszeć o tym rozwiązaniu, nie o innych rzeczach. Nie o tym, jak ci dobrze będzie z Panem, jaki to jest wspaniały Bóg dla ciebie. Bo ci ludzie wyciągnęli wtyczkę i są ślepi. Rozumiesz? Kiedy będziesz im mówił o dobroci Boga, Bóg jest dobry, Bóg jest wspaniały, Bóg jest cudowny, oni tego nie będą generować w sobie. To w nich wpadnie i wypadnie. Nasłuchają się, nasłuchają, a potem wypadnie im to drugim uchem. Bo to nie jest Ewangelia. Rozumiesz? Pocieszysz go tym, pokrzepisz, bo jak on ma depresję, jak on się dowie, że Bóg jest dobry w taki sposób, że tam jest w ogóle, tam go nie chcecie skrzywdzić i tak dalej, rozumiesz, o co chodzi, to ten człowiek, on pokrzepiony będzie, ale niezbawiony. Nie zbawisz go tym. Pocieszysz, pokrzepisz, podniesiesz, na psychice podniesiesz, rozumiesz, o co chodzi, ale nie dasz mu rozwiązania. Ewangelia to jest przyniesienie człowiekowi rozwiązania, ponieważ problemem tego człowieka, z którym rozmawiasz, jest jego życiowe zboczenie. Rozumiesz? I teraz potrzebujesz, on potrzebuje rozwiązania na to.
i rozwiązaniem jest Chrystus. To jest rozwiązanie. Hebrajczyków 9:26. Hebrajczyków 9:26. Gdyż w takim razie musiałby cierpieć wiele razy od początku świata, ale obecnie objawił się on jeden raz u schyłku wieków dla zgładzenia grzechu przez ofiarowanie samego siebie. Jednorazowy akt. Jednorazowy akt. I jednorazowe przyjęcie tego aktu. Przez wiarę. To jest ratunek dla człowieka. To jest rozwiązanie i to jest ratunek. Zastępcza ofiara Jezusa jest centralnym elementem uratowania człowieka. Człowiekowi by się nie udało bez Jezusa Chrystusa. Stąd ludzkie informacje, że wiele dróg jest do Boga, jest wiele rozwiązań, Pan ma wiele sposobów, Pan ma jeden sposób i jest jedno rozwiązanie. Zastępcza ofiara Jezusa Chrystusa. Nie ma innych rozwiązań i innych nigdy nie będzie, gdyż jeden raz to nastąpiło i nigdy więcej nie nastąpi. I jeden raz przyjmuje się to przez wiarę do swojego życia. I tak jak to nastąpiło i nie można tego odwrócić, tak przyjmując to, również nie można tego procesu odwrócić. Rozumiecie? Bo to są takie newralgiczne punkty w rzeczywistości duchowej. Takie punkty graniczne. Dlatego to jest fundament. Rzymian 4, 24, 25. Ale ze względu na nas, którym ma to być poczytane, i którzy wierzymy w Tego, który wzbudził Jezusa Pana naszego z martwych, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Jak wygląda odwrócenie biegu śmierci? Kiedy to się dzieje? Kiedy Jezus Chrystus wstaje z martwych. Oto dowód, że bieg śmierci został odwrócony. Oto człowiek, stuprocentowy człowiek, który nigdy nie odstąpił od prawideł Bożych, przez 3 dni był martwy, a następnie wstał z martwych, wyszedł ze śmierci, z miejsca, z którego nie można było wyjść. Rozumiecie? Śmierć to stan utraty życia. Tam nie ma nic więcej. Rozumiecie? Tam nie ma punktu, do którego możemy dojść, a potem zawrócić się, dostać z powrotem. Jednak On to zrobił. Dlaczego to zrobił? Dlatego, że nigdy nie odstąpił od prawideł Bożych, chodząc po ziemi. To był powód, dla których mógł to zrobić. Czy rozumiecie, jaką siłę ma prawda? Prawda ma taką siłę, że śmierć nie może jej ogarnąć. Tylko prawda ma taką siłę. Ten facet chodził w prawdach Bożych przez 33,5 roku. Zrealizował każde prawidło Boże, które stało na jego drodze. Nie zboczył z niej. To umożliwiło, że śmierć przestała go trzymać.
on mógł wrócić do życia. Tam jest bardzo mocny tekst, kiedy on mówi tak. Nikt mi życia nie odbiera. Czyli nie ma takiej siły, która może mi odebrać życie. I teraz zobaczcie, on mówi. Sam je oddaję i sam mam moc, aby go odzyskać. Szok. On się wybrał na wycieczkę w śmierć. Nikt mu nie każe. Nikt go nie ciśnie. On mówi, dzisiaj sobie umrę. A w niedzielę wstanę z martwych. Rozumiecie, co zrobił? On się wybrał na wycieczkę w śmierć. Wiecie, czemu się mógł wybrać na tą wycieczkę? Bo nie złamał żadnego z prawd Bożych. Żadnej prawdy Bożej nie złamał. Wiedział, że może tam pójść. Wiedział, że tak to działa. Wiedział, że tak to działa. Wierzył w to. Wierzył w to, że tak to działa. Że śmierć nie jest problemem dla kogoś, kto trzyma się prawd Bożych. Że żaden aspekt śmierci nie jest problemem dla kogoś, kto trzyma się prawd Bożych. Coś wam powiem teraz. Coś niepopularnego. Jest wielki blichtr zrobiony w ogóle z tego, jak to Bóg posłał swojego Syna, aby On nas odkupił. Rozumiecie, o co chodzi? Że to było takie założenie Boże jakieś. Że to trzeba było umrzeć, żeby Bóg był usatysfakcjonowany. To są bzdury wszystko. To jedne wielkie bzdety. W ogóle rozumiecie, bo jaki jest Bóg? Dobry. Bóg nie ma takich pomysłów. Bóg nie ma pomysłu, że trzeba mu ofiarę złożyć. A sam zejdę na ziemię, to ze mnie ofiara będzie. Sam się spalę i sam się powącham. Ofiara miła Bogu. To są bzdety. Bzdety, bo Bóg jest dobry. Dobry. To musi brzmieć w naszych głowach, że Bóg jest dobry, dobry, dobry. Rozumiecie? Bóg nie miał pomysłu na to, żeby mu pachniała ofiara Jezusa. To religijne bzdety. Rozumiesz, o co chodzi? To bzdury. Wbito nam je w głowy. Nie wolno nam tak Boga postrzegać. Że mu to było takie miłe. Miłe? Byłoby ci miłe, by ci dziecko do krzyża przybili? Błagam cię. A wszelkie ojcostwo od Boga bierze swoje imię. Masz odczucia właśnie takie jak on. Nic mu nie było miłego. Ja nieraz słyszałem, ofiara miła Panu. Bo tak napisali w Biblii. Ja mówię, człowieku, proszę cię. Bzdura. Miłość Boga w Chrystusie polegała na tym, że został stworzony jedyny sposób, aby odwrócić bieg śmierci od ludzkości. To jest ta miłość, żeby nie musieli umierać, żeby nie musieli ginąć, żeby życie, które ja wzbudziłem, nie ginęło. Odwrócę bieg śmierci. Przejdę tą drogą prawd moich własnych. Jako człowiek umrę, a potem wstanę z martwych i zamknę ten przedział raz na zawsze. I zamknął. I zamknął ten przedział. Rozumiecie? Chcę, żebyście nie robili z tego sentymentalnego elementu jakiegoś. Że Bóg, ojciec płakał tam nad swoim synem. Proszę, rozumiesz, o co chodzi? A krople krwi Jezusa gdzieś tam leciały, w ogóle łzy Boga, wszystko, wiesz, tam. Nie róbcie tego sobie z głowami. I nie róbcie tego ludziom. Ludzie wystarczająco mają nasrane w baniach. Wystarczająco, naprawdę. To nie trzeba do tego dodawać nic. To trzeba to w ogóle, rozumiecie, oczyścić wszystko. Ta miłość
jest jasna, klarowna. On mówi, odwrócę od nich bieg śmierci. Kocham ich. Nie zostawię ich na pastwę śmierci. Przecież stworzyłem ich po to, żeby ze mną byli. Moje założenia nigdy się nie zmieniły, bo jestem dobrym Bogiem. Nigdy nie zmieniłem zdania na ich temat. Nigdy. Nigdy. Moja dusza ich znienawidziła, bo ode mnie odeszli, dlatego że jestem normalny. Ale dalej ich kocham i chcę ich ratować. I nie zamierzam się od nich odwrócić. I wymyślę sposób, aby ich uratować. Wymyślę sposób. Wielu ludzi mówi, no tak, to jest Bóg, to czemu On nie zrobił jakiejś tam szachermacher, wiecie, oj, i tu się załącza właśnie, rozumiecie, o co chodzi, science fiction. Szachermacher On zrobił. Bo On jest Bogiem, to On teraz może... To jest nieprawda, że Bóg wszystko może. To są bzdury, 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 bzdury. Jesteś właścicielem wszystkich swoich organów, tak? Przestaw se płuca do żołądka. Zrób se szachermacher. Rozumiesz? No nie można szachermacher. A przecież jesteś właścicielem samego siebie. Masz dowód osobisty, że ty, suwerenna jednostka życiowa, człowieku, PESEL, te sprawy. Wszystko możesz sobie zrobić. Możesz wszystko figa z makiem. Nie możesz wszystkiego zrobić. Bóg, kiedy stworzył różne rzeczy, to nadał im określone biegi. To nie jest zbudowanie z klocków, rozumiesz, piramidki. No, zbuduję, potem kopnę, przewrócę, drugą zbuduję. To tak nie działa. Bóg to jest potężny system energetyczny. Rozumiesz? To jest nieskończone źródło energii. Rozumiecie? To nie jest, to jest coś żywego. Tam On tworzy żywe procesy. Żywe procesy, takie jak na przykład czas. Rozumiesz? To jest żywy proces. To nie ma czegoś takiego, że On, proszę Ciebie, se schodzi z niebios, przychodzi, ja przestawię klocki, ustawię tam, wrócę z powrotem, rozumiesz, że się ambrozji napije. To nie jest Olimp! Nie wierzymy w jakiegoś Zeusa. Rozumiesz, o co chodzi? Tam nie ma takich akcji. To są żywe procesy uruchomione. Rozumiesz? Są słońca, gwiazdy, planety. To wszystko działa w określonym systemie. I nie ma czegoś takiego, że proszę Ciebie, On tam zmienia jakieś sprawy. Tu przestawię. Jest taki w ogóle, ostatnio film oglądałem, taki polski, już nie pamiętam, jak on, Poszukiwany, Poszukiwana, taki film. I tam jest taki kretyn, dyrektor, rozumiesz, tego, infrastruktury, proszę Ciebie, co to za komuny jest, no nie, on przychodzi, proszę Ciebie, tak patrzy, w ogóle nic nie wie o w ogóle tej architekturze miasta. Mówi, a to co to jest? A to są, mówi, tam punktowce tacy mówią, tam wieżowce takie. Aha, no i bierze ten wieżowiec i go przestawia w jezioro. Oni mówią, a panie dyrektorze, to tu jest jezioro. A nie, 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 jezioro to nie. To jezioro tu zrobimy. Ja na to popatrzyłem. Mistrz! A oni jeszcze mu za to dali w ogóle, rozumiesz, gotówkę, nie? Bo to za komuny, wiesz, mówi, a za co to? On się pyta, za co to? A to za zmiany tam architektoniczne. Jezioro przeniósł. Rozumiesz? A w miejscu jeziora wstawił budynek, nie? Oni to później zrobili wszystko, rozumiesz? To wygląda parodia, nie? Ale to nie jest taki Bóg, On taki nie jest, bo to są procesy życiowe uruchomione. To nie można przyjść, szachermacher zrobić. O, oni umarli, to teraz coś zrobię, cofnę śmierć, może cofnę czas, może, rozumiesz, wszystko zawinę z powrotem, rozumiesz, o co chodzi? Cofniemy, z powrotem, rozumiesz? I wszystko jest w porządku, tak? Aha, teraz ja już wiem, że oni, że diabeł ściemia, no to dobra, to tam pośle anioła, weź mu tam przyrżnij w łeb, żeby do ogrodu nie wchodził. Wiesz, o co chodzi? I tam z powrotem w ogóle, no to ludziki. Nie, nie ma takich rzeczy. To wymysły ludzkie. To są głupie pytania. To był jedyny sposób. Rozumiecie? Jedyny sposób. Nie było innego sposobu. Drugi to była utylizacja. A skoro jest, dlatego że jest dobry, to nas nie zutylizował. Bo rozumiecie, co się robi z takim środowiskiem patologicznym? Utylizuje. On tam kiedyś dał takie hasło Mojżeszowi, widocznie tam mu jeszcze to się działo w głowie.
że ten pierwszy plan mu siedział. Mówi do Mojżesza, mówi, wytniemy wszystkich. A z ciebie, mówi, zrobię nowe pokolenie. Chcesz? Więc też nie wiem, rozumiesz, miał plan. Czyli tutaj, tu jest pokazane, to prorocze trzeba widzieć, że taki plan jest. Taki plan to w ogóle był od początku. Okej, okay, może ich sprzątnąć. Wiesz o co chodzi? I z Marsjan zrobię sobie naród. Tak? Nie. Wybrał inny plan. Bo jest dobry. Wybrał plan jako dobry. I Hebrajczyków 9:15. I dlatego jest on pośrednikiem nowego przymierza, ażeby gdy poniesiona została śmierć dla odkupienia przestępstw popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są powołani, otrzymali obiecane dziedzictwo wieczne. Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, czyli jedynym kontaktem z Bogiem. To jest jedyny kontakt. Poza Chrystusem Bóg nie komunikuje się ze stworzeniem. W ogóle. On się skomunikował przez Chrystusa. I tak jak uczyłem na jednym z kazań, ale powtórzę to dlatego, że to jest odrębne nauczanie. Bóg nigdy w innej formie nie komunikował się z ludzkością. Ten, którego widzieli w ogrodzie Eden, to był Jezus Chrystus. Ten, który ich stworzył i wyznaczył im te prawa, to był Jezus Chrystus. Jezus Chrystus to ten element Boga, którym Bóg komunikował się z ludzkością od początku. I to jest ten element Boga, którego Bóg użył, aby zgubioną ludzkość odkupić, czyli uratować ich przed nieuniknioną śmiercią. To jest jedyny pośrednik. I ludzie często mówią, wiesz, ale to, bo Bóg, bo Chrystus, bo Duch Święty. Nie, nie, Bóg jest jeden. Bóg jest jeden. Bóg jest jeden, nie trójjedyny. Bóg jest jeden. Jeden. To, że się objawił w różne na różne sposoby jako Syn, jako Ojciec, jako Duch Święty, to nie czyni Go jakimś innym niż jeden. On jak potem mówi do Izraela, to mówi pierwsze, bo te przykazania są źle ułożone, tam numerki źle są w ogóle powklejane. Bo że jakby katolicy chcieli zrobić te 10 przykazań, to powinni zrobić jak Bóg przykazał przynajmniej. Tam jest pierwsze przykazanie, słuchaj Izraelu. Słuchaj. Pierwsze było słuchaj. Drugie było Bóg jest jeden. To była druga informacja. Bóg jest jeden. Pierwsza było słuchaj, bo jak nie będziesz słuchał, to nie usłyszysz. Słuchaj, skup się teraz. Po pierwsze, po drugie Bóg jest jeden. I teraz Jezus Chrystus to jest ten element Boga, którym Bóg kontaktuje się ze stworzeniem. To oznacza, że jest pośrednikiem, czyli jest punktem kontaktu. Punktem kontaktu. Nie można z Bogiem się skomunikować inaczej niż przez Jezusa Chrystusa. Rozumiecie? Nie ma innej komunikacji Boga ze stworzeniem, tylko przez Jezusa Chrystusa. Czy ludzie wiedzą o tym, czy nie wiedzą? To jeśli skomunikowali się z Bogiem, to przez Jezusa Chrystusa. Jeżeli ktoś, kto nie miał głoszonej Ewangelii, gdzieś tam, w jakimś kraju, w jakimś miejscu, który nigdy nie słyszał o Jezusie, szukał Boga w swoim sercu, rozumiecie? To skomunikował się z Nim przez Jezusa Chrystusa. Przez to, że Jezus Chrystus jest punktem kontaktu z ludzkością, ten człowiek mógł usłyszeć jakieś słowa Boga na przykład.
Mógł mieć jakieś objawienie. Mógł mieć jakiś sen, w którym w ogóle Bóg do niego jakoś przemówił. Przez Jezusa Chrystusa. To Jezus Chrystus jest pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. I to jest fundament nasz. Problemem człowieka jest grzech, czyli odstępstwo od Boga. Rozwiązaniem tego problemu jest Jezus Chrystus jako zastępcza ofiara. Dowodem na to, że Bóg pomógł człowiekowi zwyciężyć śmierć, jest to, że Jezus wstał z martwych. I kończąc, Jezus jest jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem. To są fundamentalne prawdy. To jest dostępne dla każdego człowieka, jeśli w to uwierzy. Gdy w to uwierzy, będzie mógł z tego wszystkiego skorzystać. Jeśli w to nie uwierzy, to te rzeczy i tak będą, jednak on nadal nie będzie mógł z nich skorzystać. Czyli ludzie, którzy nie oddali życia Jezusowi, są tymi ślepcami, którzy krążą w organizmie Boga, nie wiedząc, że są w Bogu i nie mogąc się z Nim skomunikować. Poginą i zostaną wydaleni przez organizm. Rozumiecie, o co chodzi? Tak jak w naszym organizmie krążą różnego rodzaju sobie zarazki, bakterie, one tam sobie krążą, tak? I nasza odporność, nasz system odporności naszego organizmu je tam w ogóle zwalcza, rozwala, bo one są nieprzydatne. Rozumiecie, o co chodzi? Nieprzydatne. No to je rozwala i potem je wydalamy sobie w różny sposób. Dlatego ludzie, którzy nie przyjmą Jezusa jako Pana i Zbawiciela, zostaną wydaleni, tak to nazwiemy, rozumiecie, brutalnie. A jeżeli przyjmą, to odnajdą drogę, tak, tą, którą utracili kiedyś. Zajaśnieje im Boża prawda. Zaczną żyć Bożymi prawdami. Drogę, która doprowadzi ich do wiecznego obcowania z sercem Boga. Dlatego też bardzo ważną rzeczą jest, co my głosimy ludziom i jak my głosimy. Bo te dwa fundamenty, które dzisiaj tutaj kładę, muszą być dla was też punktem wyjścia do głoszenia Ewangelii. My nie możemy głosić innej Ewangelii, bo inna nie działa. Rozumiecie? Inne rzeczy nie działają. Możemy się naprodukować i co z tego? Jak to nie zadziała. Ludzie muszą dostać tego rodzaju petardę, żeby móc w wierze, tak, zawołać do Niego i spotkać się z Nim. To, co nazywamy popularnie spotkaniem z Jezusem, jest niczym innym, tak, jak przyjęciem przez wiarę tych prawd, o których tutaj mówię, co powoduje odnalezienie drogi. Pierwszych chrześcijan nazywali droga. Rozumiecie? Tak mówi Pismo. Oni się nazywali droga. Dlatego, że oni byli tymi, którzy odnaleźli utraconą drogę. To był chrześcijanin. Człowiek, który odnalazł utraconą drogę. Był zboczeńcem, wrócił na tor. Rozumiesz? To chrześcijanin jest. Jak to się stało? Przez Jezusa Chrystusa. Za pomocą tego, co Jezus zrobił. Amen. Robimy sobie...